Marszałek, Wysoka Izbo. Obejmując stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a powierzone mi obowiązki będę wypełniał bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg. Najwyższa Izba Kontroli z jej stuletnią historią wpisała się w tradycję państwa polskiego. Cieszy się dużym zaufaniem społecznym. Moim zadaniem jako prezesa NIK jest zapewnienie dalszego stabilnego działania Izby, wolnego od wszelkich politycznych nacisków i gier. Przypominam, że podwaliny pod nowoczesną ideę niezależnej kontroli państwowej położył już w latach 90. prezes Izby świętej pamięci Lech Kaczyński. W pełni zgadzam się z taką filozofią funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli. Dlatego w poczuciu odpowiedzialności za Najwyższą Izbę Kontroli będę kontynuował powierzoną mi przez Parlament misję. Już w toku prowadzonego śledztwa na początku 2020 roku opublikowany został raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący działalności organów i instytucji państwowych oraz podmiotów nadzorujących rynek finansowy wobec spółki GetBack, podmiotów oferujących papiery wartościowe tej spółki oraz podmiotów, które przeprowadzały audyt spółki. Prokuratura Regionalna w Warszawie, mając jeszcze wcześniejsze informacje o zakończonych czynnościach kontrolnych, w 2019 roku zwracała się do Najwyższej Izby Kontroli o przesłanie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych, Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwie Finansów oraz Biurze Rzecznika Finansowego. Do końca marca 2020 roku wpłynęły do Prokuratury Regionalnej w Warszawie wszystkie wystąpienia pokontrolne i dokumentacja kontrolna, poza dokumentacją dotyczącą kontroli zakończonej w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. W tym przypadku napotkane zostały przez prokuratorów problemy natury formalnej, uniemożliwiające natychmiastowe uzyskanie tych materiałów z kontroli, które związane były z tajemnicami służbowymi, a także koniecznością, obowiązkiem zachowania tajemnicy bankowej i procedurą zwolnienia z tej tajemnicy, i to niewątpliwie wpłynęło na tok postępowania. Prokuratura, realizując swoje obowiązki, bada przedmiotową sprawę pod kątem wypełnienia przez konkretne zachowania i zaniechania znamion stypizowanych w kodeksie karnym czynów zabronionych. Optyka analizy stwierdzonych w toku tego śledztwa stanów faktycznych oceniana jest przez pryzmat norm karnych określonych w artykule 231 kodeksu karnego, sprowadzających się do stwierdzenia ewentualnego niedopełnienia obowiązków służbowych osób zatrudnionych we właściwych instytucjach państwowych. Podczas tej, w naszej ocenie, bezprawnej restrukturyzacji Idea Banku przez BFG nikt nie mówi, gdzie jest 65 milionów złotych środków pochodzących z tak naprawdę z czynu zabronionego, ponieważ wiemy, że w aferze GetBack wiele osób, klientów Idea Banku, są pokrzywdzenie, tak, od których środki finansowe wyłudzone.
Zgodnie z oficjalnym komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 grudnia 2020 roku Idea Bank zarobił jako korzyść z tytułu tzw. sprzedaży obligacji GetBack i certyfikatów Trigonu 65 milionów złotych. To jest oficjalny komunikat. Dlaczego do dnia dzisiejszego, mając na uwadze tą restrukturyzację przez BFG części bankowej Idea Banku, nikt nie mówi, gdzie jest ta korzyść? Co? To jest pytanie, dlatego Najwyższa Izba Kontroli niech to zbada. Czy te pieniądze gdzieś są, nie wiem, no, być może gdzieś w jakimś sprawozdaniu, być może przeszły do PKO jako korzyść. My tego nie wiemy. Tak, i my chcemy, żeby Najwyższa Izba Kontroli to wyjaśniła, ponieważ prokuratura, jak widzicie, milczy. Prokuratura, która prowadzi to śledztwo GetBack, zabezpiecza tylko majątki osobiste sprawców. Natomiast nie zabezpiecza tej korzyści, czyli faktycznie te środki przeniesione, które były przelewane. KNF na szczęście dał komunikat, ale nikt nie mówi, gdzie są te pieniądze. Kiedy na przykład, nie wiem, te podmioty, które czerpały z tego największą korzyść, kiedy te środki finansowe oddadzą poszkodowanym rodzinom? Też na ten temat nic nie mówi. Prawda? Natomiast i dlatego bardzo ważne jest, żeby Najwyższa Izba Kontroli pod kierownictwem prezesa pana Mariana Banasia zbadała podczas rozpoczynającej się kontroli, w jaki sposób Komisja Nadzoru Finansowego w swojej opinii do procesu przymusowej restrukturyzacji Idea Banku zadbał o interesy wszystkich klientów, tak? Także poszkodowanych konsumentów Idea Banku w aferze GetBack dla realnego odzyskania przez poszkodowanych środków finansowych w całości. I właśnie to jest zadanie Najwyższej Izby Kontroli, prawda, żeby takie rzeczy NIK zbadał, ponieważ tak jak powiedziałem, my uważamy, że ta restrukturyzacja jest bezprawna. W tej sprawie wcześniej wypowiadał się Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Bodnar. Kontrola się rozpoczyna, tak jak wspomniałem, przez NIK. Mamy oficjalne oczywiście potwierdzenie tego, co mówię. Mamy też zgodę przez prezesa, że dzisiaj mogliśmy tutaj zrobić konferencję prasową. Za chwilkę wchodzimy na spotkanie, na którym będzie pan prezes Banaś i będziemy te szczegóły omawiać, ponieważ nie może tak być, że najpierw wyłudzali, a teraz co? Przepraszam bardzo, urząd swoje jakieś kombinacje robi, żeby dalej ludzi próbować pozbawić oszczędności? Tak nie może być. A NIK jest po to, żeby do tego nie dopuścić, żeby nie dopuszczać do krzywdy obywateli właśnie przez niektórych nieuczciwych urzędników urzędów państwowych. Nie wszystkich, ale niektórych nieuczciwych. Ja celowo to mówię. Dziękuję bardzo.